Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na drugą część Waszych roślin, gdzie będziecie się chwalić Waszymi roślinami. Słuchajcie, robiąc film, tą pierwszą część, przez przypadek, słuchajcie, film mi się rozsypał i nie wszystkie zdjęcia, które żeście nadesłali, po prostu znalazły się w tej pierwszej części i dlatego zdecydowałam się zrobić drugą część. Mam nadzieję, że nikogo więcej nie ominęłam, ale jeżeli ominęłam, to dajcie mi znać w komentarzach, dlatego że ja wtedy, wiedząc, kogo ominęłam, jestem w stanie dodać przy okazji innego filmu, na pewno pokażę Wasze kwiaty, dlatego że chciałabym, żeby wszyscy, co nadesłali, żeby wszyscy mogli obejrzeć na filmie po prostu swoje kwiaty. No, ale widzicie, jak to jest. Nie mam wprawy, ja wszystkie te filmy sama montuję, sama robię i jakoś sprawiło mi to, muszę Wam powiedzieć, wbrew pozorom, dosyć dużą trudność, dlatego że zapisywanie, potem już nie wiedziałam, co było zapisane, co nie. Nie wszystko okazało się to, co według mnie zapisałam, nie wszystko się zapisało. A potem, kiedy przerabiałam ten film, dałam na YouTube'a, już był zmontowany film. Oglądając, widzę, że nie ma tam niektórych roślin, które wiem, że były. I dlatego zdecydowałam się po prostu zrobić tą drugą część. Tam zostało niedużo jeszcze tych zdjęć, ale zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście oglądnęli. No i proszę Was bardzo o to, żebyście mi wybaczyli to moją niestaranność. Znaczy nie to, że niestaranność, bo nie mogę powiedzieć, że byłam niestaranna. Moją niezaradność, moje jeszcze nie jestem tak biegła, słuchajcie, w tych całych i social mediach i w tym wszystkim, także ja się cały czas uczę, a po prostu dlatego zdecydowałam się, że dokręcę ten film, pokażę jeszcze te Wasze zdjęcia. Mam nadzieję, że też oglądniecie z taką dużą sympatią jak pierwszą część. Trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia, cześć! Thank you.
Mam nadzieję, że mile spędziliście czas. No i tak jak mówiłam na wstępie, bardzo jeszcze przepraszam, że tak wyszło, no ale mam nadzieję, że mi wybaczycie te moje elementarne błędy w tym całym montowaniu i robieniu filmów. Ale jak się okazuje, cały czas się uczę, no i to wszystko również, jak się okazuje, nie jest takie proste. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć!